Cześć, witajcie zrodzeni z płomienia. Miałem okazję troszeczkę pograć sobie w Enshrouded ostatnimi czasy. Nadrobić zaległe misje niestety do tej latającej fortecy, która jest tam za moimi plecami. Dotrzeć jeszcze nie możemy, ponieważ jest ona poza mapą przeznaczoną do gry we wczesnym dostępie. Jest ona gdzieś w tym miejscu, niestety. My maksymalnie dojdziemy do pradawnego mostu. Na pradawnym moście już docieramy do bariery, nie? Także może w następnym, może w którymś z kolejnych rozszerzeń dowiemy się, o co chodzi z tą latającą fortecą. Cokolwiek to jest. Ale nie o tym dzisiaj chciałem. Słuchajcie, tak jak mówiłem, miałem okazję porobić zaległe misje. Zrobiłem misje zarówno dla trubadurki, jak i dla kolekcjonera. Tak patrzę, skąd tutaj to drewno leży. No ale dobra, whatever. I wziąłem się troszeczkę za budowę. Co mi się bardzo spodobało. Słuchajcie, nie zwróciłem uwagi wcześniej na to, ale menu budowy. Wydaje mi się, że jest znacznie bardziej przejrzyste niż to menu, które mieliśmy wcześniej do dyspozycji. Spokojnie możemy sobie wyszukiwać, przełączać bez najmniejszego problemu. Możemy sobie... Poczekajcie, zwidźmy ten pancerz, rozwinijmy broń. Co prawda, brakuje mi tutaj mieczy, nie? Fajnie by było, jakby było tego więcej do skraftowania. Może ja coś spierdzieliłem, ale nie wydaje mi się, żeby tak było. Oczywiście, bez problemu, spokojnie możemy sobie znaleźć fajną broń i raczej nie jesteśmy w stanie skraftić lepszej rzeczy niż zdobędziemy, nie? Przynajmniej na chwilę obecną. Może później gdzieś w trakcie gry to wie, no ale póki co jesteśmy skazani na to, co zdobędziemy, znajdziemy. Jeżeli byście chcieli sobie poszukać najlepszego bickiego giru, no to wiecie, gdzie szukać. W jednym z moich filmów wspominałem o tym, że w Świątyni Słońca jest skrzynia, w której można znaleźć na najwyższym levelu ekwipunek właśnie epicki. Także farmić. Z pewnością w końcu traficie. Ja zacząłem też budowę troszeczkę mojego domu. W zasadzie gdzieś tam mi pomysł zaginął po drodze, ponieważ zaczęło się od budowy podziemia, nie? Miały być jakieś wielkie katakumby, gdzieś tam po drodze to porzuciłem. Później zacząłem jakąś świątynię budować na górze i gdzieś wizja tam po drodze upadła, nie? No ale nie w tym rzecz. O co chodzi? Do budowy trzeba surowców. I jeżeli nie chcemy się pierniczyć z surowcami, jeżeli nie chcemy się tutaj męczyć z jakimś mozolnym wydobyciem kamieni, mozolnym ścinaniem drewna, mocną dłoń podaje nam tutaj opcja zmiany trudności gry. Co wystarczy zrobić? Wystarczy, że wyjdziemy do menu głównego. No i teraz wybieramy tryb rozgrywki, który nas interesuje. Jeżeli gramy solo, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli gramy lokalnie, sprawa będzie wyglądała tak samo jak na grze prywatnej.
Problem pojawia się, jeżeli chcemy grać na dedykowanym serwerze, który mamy gdzieś tam wykupiony. Jeżeli tutaj byśmy chcieli zmienić ustawienia trudności, to niestety będziemy musieli przejść na stronę serwera, zmienić ją na samym serwerze gry, dopiero później wejść w Enshrouded i dopiero później będziemy mogli grać. Natomiast jeżeli chodzi o prywatną czy lokalną grę, po prostu wchodzimy, zamiast graj wybieramy edytuj, no i mamy poziomy trudności. Poziom domyślny, wyważony zestaw ustawień zalecany podczas pierwszej rozgrywki. Poziom trudności wrogów i ich liczebność stanowią wyzwanie, lecz nie są przytłaczające. Zasadniczo mógłbym się z tym zgodzić. Jest to dość dobry tryb dla początkujących, którzy dopiero poznają grę. Ja ostatnio sobie dość dużo grywam właśnie na relaksie. Jako, że no, zadania mam wykonane i się bawię tylko w crafting, czy też w budowanie. Ci wrogowie, no jacyś tam są. Ale tak naprawdę nie są jakoś specjalnie groźni. Jak widzicie tutaj obrażenia bossów, zdrowie wrogów, zdrowie bossów, wszystko jest pozmniejszane. Za to jest podniesione nasze statystyki. Tryb śmierci głodowej, fajna sprawa, no coś a la survival. No to jest wyłączone, oczywiście później na trudniejszych ustawieniach będzie on włączony domyślnie, czy też nawet będzie musiał być włączony. Wybór czasu we mgle. Powiem wam tak. Jest to dobre. Zdecydowanie jest to fajne, jeżeli już mamy ogarniętą grę i mówię, potrzebujemy te ustawienia zmienić. Na przykład właśnie zasoby, nie? Prędkość wzrostu roślin, obrażenia przy wydobywaniu, ilość łupu. Dzięki temu znacznie szybciej nazbieramy fanty. Problem się pojawia w momencie, kiedy tą grę dopiero zaczynamy i coś nas podkusi, żeby te ustawienia zmienić. Wydaje mi się, że nie warto, no. Bez problemu, na domyślnym. Jeżeli nawet macie jakieś doświadczenie w tego rodzaju grach, myślę, że spokojnie możecie włączyć trudny. Jeżeli gracie w dwójkę, w trójkę, trudny jest zajebistym, nie? Wyjściem. Żałuję, że na przykład jak mieliśmy live z Michaelem, nie było takiej możliwości. No, przetrwanie, no to już coś dla hardkorów. Chociaż i tak widzę, że suwaki nie są wrzucone na maksa. Ale chciałbym zobaczyć tryb śmierci głodowej włączony. Czas do śmierci głodowej 10 minut. Przy śmierci tracimy wszystko. Koszt ulepszenia broni 125. 30% tylko przy recyklingu dostajemy. No, jest to bardzo upierdliwy, nie? Poziom, ale myślę, że i tutaj się znajdą ludzie, którzy chętnie go przetestują. W zasadzie, dlaczego nie? Zobaczmy, nie? Kurczę, tylko wszystkie itemy, nie? Stracę. Czekajcie.
Jesteśmy na własnym, ponieważ no, wszystkie ustawienia mamy z przetrwania, ale łupy zachowujemy wszystko. Po prostu nie chciałbym, żeby się okazało, że tutaj jakieś fajne rzeczy, nie, pogubię. Poszukajmy jakiegoś podstawowego, pierwszego przeciwnika. Mam nadzieję, że nie skopie mi dupska, bo byłby przypał, nie? Nie jest to tak bardzo mordercze, jak myślałem, że będzie, no ale z drugiej strony, no nie oszukujmy się, to są przeciwnicy na pierwszym levelu, nie? Ja mam broń chyba na 25 levelu, sam jestem chyba też na podobnym, tak, poziom 25. I miecz tak samo mam na 25, nie? A tam do mnie strzela. Skitrał mi tutaj, nie, łopus? Dobrze, czyli skoro pierwszy level nas tak zaraz nie zabił, spróbujmy sobie może z jakimś wyższym. Grające pustkowia. Wyżyny koczowników. Tam będzie chyba z 15 level, nie? Przeciwników. Powiem wam, to już boli, nie? Trzema, czterema dobrymi hitami mógłbym nie położyć 18 level. Także jak najbardziej wydaje mi się, że jeżeli gracie w kilka osób, dwóch, trójkę, zwiększenie poziomu trudności jest jak najbardziej rozsądne, ponieważ jak wspomniałem przed chwilką, no tam zdrowie było, nie? A ja to olałem. Gra sama w sobie była zbyt łatwa, nie? Fuck. No, powiem wam. Dla takiego pancernika jesteśmy na dwa hity, nie? Mam dość dużą regenerację zdrowia, dlatego tutaj średnio się jeszcze martwię o to, ale myślę, że mag czy łucznik, kto wie, czy by nie byli na hita położeni, nie? Skorpiony walczą z wilkami.
No pane kurna, nie jest dobrze. Fuck. No dobra, teraz to już za grubo się zrobiło. Fart, że tego wilka zaatakował, nie mnie, nie? Dobra, ja chyba mam dość wycieczek. Spadamy do domu. On dużo nie brakowało. Także tak, jeżeli chcecie ułatwić sobie grę, jeżeli chcecie uprościć sobie zbieranie, możecie to zrobić w bardzo prosty sposób, po prostu zmieniając ustawienia trudności. Nie? Szkoda, że nie można ich edytować w trakcie gry, tylko musimy wyjść do menu głównego. Ale no nie jest to jakiś duży problem, nie? Tutaj tak naprawdę ma to chwileczkę, więc raczej nie ma co tutaj płakać za bardzo nad tym. Samo wyjście i rozpoczęcie gry na nowo, no to ile to jest? 10 sekund, może 15, jeżeli komputer się zamyśli. Zabawne jest to, że mam teraz dwa żołądki. Jeden napełniony na maksa i drugi chyba, który maleje. Nie jestem pewien. Ten drugi został z tego względu, że jak mieliśmy wybrany ten najtrudniejszy level, to musieliśmy się odżywiać, nie? I nie wiem, czy on zniknie, czy nie zniknie. Może znaleźliśmy jakiś błąd, co? Chodźmy i zaraz się dowiemy. Skok jest takim jakby przyspieszeniem czasu, nie? Co pozwala sprawdzić, jak to będzie z tym. O, chyba wydaje mi się, że się po prostu zbudził. To nic, możemy zawsze spróbować coś zjeść. Podejrzewam, że prędzej czy później ta ikonka zniknie, nie? A nie, patrzcie, czas powoli spada. Czyli jak po prostu dojdzie do zera, to zniknie i tyle zapewne. Dobra. Ja sobie włączam teraz tryb ekstremalnie łatwy, ponieważ tak jak mówiłem, planuję zająć się wydobyciem. Określa ilość materiałów na każdy 100 słupów. Większy zakres obrażeń terenu, przez co więcej zasobów przy każdym trafieniu dostajemy. Trwałość broni wyłączona, to znaczy, że jeśli wyłączysz tę opcję, broń nie będzie już ulegała zniszczeniu. To znaczy, że wystarczy, że zrobimy sobie jeden kill-off i tym jednym kill-offem przeoramy cały świat, nie? No, to jest oszustwo. Oczywiście w grze to odradzam, ale w momencie, kiedy macie wszystko i tylko zbieracie te surowce, no to żeby kopać kwadrans, a nie godzinę, myślę, że opłaca się tak zrobić. Wzmocnienia spożywienia? Pewnie, że tak. Noc sobie skrócimy do minimum, dzień sobie wydłużymy. Czas we mgle też damy sobie maksimum. Śmierć głodowa jest wyłączona, więc żaden problem. Punkty doświadczenia z walki możemy ustawić na maksimum.
mi to i tak nic nie daje, ponieważ no, mam maksymalny level na chwilę obecną. Ale wytrzymałość już jak najbardziej. Możemy sobie podbić na maksa samą mannę i zdrowie. Dzięki temu będziemy mogli znacznie dłużej kopać, nie? Uspokój wrogów. To jest fajna opcja. Włączymy ją sobie. Wrogowie będą agresywni wobec gracza tylko jeśli zostaną zaatakowani. Uważam, że super sprawa, nie? Percepcję możemy im zmniejszyć. Częstotliwość ataków też możemy zmniejszyć. Zdrowie bossów. Mówię, no raczej walczyć nie zamierzam. Tylko wydobywać, ale jeżeli gdzieś już bym się zapuścił, nie wiem, gdybym podlazł jakiemuś bossowi pod łapę, no to wolałbym mieć pewność, że to przeżyję, a nie zginę. Tak samo możemy spokojnie sobie wymienić w tej chwili graty, ponieważ właśnie. Spójrzcie, ile mamy wytrzymałości, nie? A jeszcze robiłem filmik o tym, że możemy mieć troszeczkę wytrzymałości z ciuszków, nie? Sobie weźmiemy ciuszki łucznika, które nam ładnie zboostują wytrzymałość. I ruszamy podbijać kopalnię. Dobra, słuchajcie, bo miał być to króciutki filmik, a gadam już z 20 minut. Dzięki wam wszystkim. Jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje na temat Enshrouded, z wielką radością wam je przedstawię. W tej chwili trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Na razie.